niewyszukane danie keto na środek tygodnia do przygotowania w 15 minut. Wołowina, papryka wędzona, papryka słodka, pieprz oraz płatki czosnku. Ser żółty, w tym wypadku ser cheddar, ścieramy na tarce na grubym oczku. A po serze idzie boczek wędzony na surowo w drobną kostkę. Po boczku cebula, również drobniutka kosteczka. I smaczny farsz mamy prawie gotowy, mówię prawie, bo finiszujemy drobno posiekaną papryką jalapeno. Później na filmie, jak zwykle, pojawi się keto makro, będzie podane na jedną porcję. Wspominam o tym, bo do tego keto makro uwzględniłem 5 g oleju, które wciągnie panierka podczas smażenia oraz 10 g majonezu jako dodatek. Teraz na filmie widzisz, jak połączyć wołowinę z farszem, dosłownie tak, jakbyś lepił pyzy. Kiedy wszystkie pyzy będą gotowe, obtaczasz je dokładnie w jajku, a następnie w keto bułce tartej. Obtaczanie w jajku nie jest warunkiem niezbędnym. Bułka tarta i tak dobrze trzymałaby się wołowiny. Ja po prostu miałem ochotę na taką grubą, chrupiącą panierkę. Smażenie 6 do 8 minut na głębokim oleju, aż panierka się zarumieni. Wyjmujemy, wkładamy następną porcję, smażymy, wyjmujemy i idzie na talerze. Teraz keto makro góra-dół. Kobiety, która na filmie dokonuje pierwszego gryza, nie muszę Wam przedstawiać. To moja narzeczona Karola, która, jak wiecie, jest z mojej ręki wszystko. Kolejna potrawa uzyskała jej akceptację. Nasz związek przetrwa. Smacznego życzy Pan Wilk.